Ja jestem do Fazora, to jest materiał, w którym pomogę wam zacząć i zrobić legendarne trinkety. Aktualnie do dyspozycji mamy 6 trinketów, jest Aurora, Coalescence Vision, Transcendence Conflux i Prismatic Champions Regalia. Czyli 2 akcesory, 2 ringi i 2 amulety. Aurora jest z Living Story 3, Coalescence z Path of Fire, Vision z Living Story 4, Transcendence jest z PvP, Conflux z WVW, a Prismatic to jest seria Living Story i tam trzeba mieć wszystko odblokowane tak naprawdę. Jak widzicie z boku, wszystkie trinkety są powiązane z jakimiś tam achievementami. Jak zjedziemy niżej, no to mamy tutaj pokazane, jak to wizualnie wygląda. Coalescence, Aurora i Vision łączą się, także tutaj macie pierwszy efekt, poniżej jest drugi połączony, poniżej jest trzeci. Dalej mamy Confluxa, Transcendence i Prismatic Regalia. Zostawię wam link, więc będziecie mogli sobie to przeżyć, to są gify. Przejdźmy do konkretów, czyli jak się do tego zabrać. Jesteśmy na podstronie Aurory, zjeżdżamy niżej, Acquisition, Aurora, Mystic Forge, czyli robimy to wszystko w Mystic Forge'u i potrzebujemy Sparka, Tributa i 2 gifty. Zjeżdżając jeszcze niżej mamy pełną listę rzeczy, które potrzebujemy i na tym będziemy się wzorować. Wszystkie linki oczywiście będziecie mieli w opisie. Zaczynamy od Mystic Tributa. Tutaj mamy po prostu materiały Tier 3, Tier 4, Tier 5 i Tier 6. Te wszystkie materiały możecie kupić na Trading Poście. Tier 3, Tier 4, jeśli macie dużo laurelsów, to możecie kupić za laurelsy, bo to się akurat chyba najbardziej opłaca. Tier 5 są bardzo tanie. Tier 6 możecie przekonwertować z Tier 5 w Mystic Forge wyżej. Ale nie wszystkie się opłaca, to też musicie sobie zawsze posprawdzać. Kolejne są Mystic Lovery i Mystic Coiny. Te drugie możecie oczywiście kupić na Trading Poście. Mystic Lovery albo robicie w Mystic Forge'u, albo są z reward tracków, za daily login reward, z fraktali, ze strajków oraz z rajdów. Dalej mamy pierwszego gifta, na który składają się inne gifty. Także od początku Gift of Glory i Gift of War możecie kupić przy NPC, który stoi obok Mystic Forge'a. Gift of Battle potrzebujecie zrobić reward track na WVW i Cuba craficie, musicie mieć 500 crafting z tych oto przedmiotów. Ice Iron Stone kupujecie u Merchanta, na Gift of Valor jest kolekcja, a Gift of Energy craficie u Artificera, trzeba mieć 400 poziom. I kupić Recipa za 10 golda. No dobra, przejdźmy sobie do tej kolekcji, bo tutaj też jest trochę do omówienia. I teraz jak się z tym uporać? Tutaj mamy kolekcję Aurora Awakening i potrzebujemy to wszystko pozbierać. Aby tą kolekcję w ogóle odblokować i to wszystko pozbierać, potrzebujemy Seeda. A tego Seeda zdobywamy z Glema. A tego Glema robi się z osobnych 4 przedmiotów. I na te 4 przedmioty są osobne 4 achievementy. Więc tutaj już jest mega dużo do roboty. No, ale trzeba przez to przebrnąć. Dla przykładu pokażę wam pierwszy achievement. Przede wszystkim to są takie achievementy pod zbieranie. Tutaj macie mapkę, nawet macie na YouTubie odnośnik. Jakby ktoś potrzebował, trzeba pójść na tą mapę i to wszystko po prostu wyzbierać. Także jak zdobędziecie te wszystkie 4 przedmioty, łączycie je w Mystic Forge'u i wtedy będziecie mieli Glema, z którego wyciągacie sobie Seeda i robicie tę kolekcję. I teraz odnośnie samej kolekcji w sobie, ona się opiera na Living Story 3, więc musicie mieć wszystkie epizody już odblokowane. I tutaj macie 6 mapek, trzeba na tą mapkę po prostu wejść, załóżmy Bloodstone Fen Master i ten achievement trzeba zrobić. I to jest powiedzmy taki podachievement do tego głównego, musicie to wszystko ogarnąć, czyli tam podrobić jakieś przedmioty, coś tam kupić, sprzedać, wykopać i takie tam inne rzeczy. Tutaj macie wszystko oczywiście opisane. Te achievementy przy tych legendarnych przedmiotach są generalnie najgorsze, więc jak planujecie jakiś zrobić, to już polecam od razu zacząć powoli tam dziubać coś, żeby już mieć jakiś progres, żeby nie było tak, że nazbieracie wszystkie przedmioty, a potem się okaże, że jeszcze musicie całą kolekcję zrobić, która się, wiecie, jeszcze tam rozkłada na inne podkolekcje, na inne podkolekcje i wam zajdzie tam załóżmy z tydzień albo jeszcze dłużej na to. Więc te achievementy jak najbardziej możecie sobie tam już powoli zaczynać, jakich macie możliwość i tam działać. Dalej mamy kolejnego gifta, Draconic Mastery. Te przedmioty to są currency z Living Story 3 map, po prostu trzeba tam pochodzić i to sobie pozbierać. Tego shardę kupujemy za Spirit Shardy. Spirit Shardy mamy za leveling i na końcu jeden Crystalline Ingot. Czwarty przedmiot, czyli Spark, tak jest, kolejna kolekcja, wejdźmy sobie w nią. Aurora 2 Empowering. Jak widzicie, musicie mieć zrobiony Aurora Awakening, żeby ją w ogóle zacząć. Czyli to jest to całe wcześniejsze. Tutaj w skrócie musicie się wyposażyć w te Electrum Ingoty, które możecie albo same uskraftić, albo kupić sobie na Trading Poście i pobiegać po mapie i je poinfuzować. I na końcu są notes, są takie ciekawostki. Warto tutaj spojrzeć, jak nie wiecie czegoś, to
bardzo często tutaj jest coś właśnie opisane. Kolejny będzie Vision, czyli Living Story 4. Jak widzicie, tutaj to wygląda podobnie. Znowu mamy Mystic Tribute'a, do tego już nie będę omawiał. Jest kolejny Gift, to wygląda tak samo, tu jest kolejna kolekcja. Zobaczmy. Vision 1 Awakening i potrzebujemy do tego Stone'a. Tego Stone'a możemy kupić u wybranych NPC i on odblokowuje właśnie nam te wszystkie kolekcje, które widzicie poniżej. Kolekcje dzielą się na 6 etapów, tak samo jak poprzednio, czyli 6 map z Living Story, wszystkie musicie mieć i po wejściu w konkretną kolekcję będziecie mieli listę rzeczy, które musicie zrobić. Tak jak już wspominałem wcześniej, poniżej macie noty, tutaj są na przykład takie informacje, że Skyscale jest wręcz wymagany do niektórych kolekcji, to jest potrzebny Rift Repair Mastery i cała reszta przedmiotów wraz z ich kosztem w materiałach. Kolejny gift, tak samo jak w poprzednim, to są currency z konkretnych map, Bloodstone Shard oraz 100 incensów, które możemy kupić u wybranego NPC. Na końcu mamy także kolejną kolekcję, Vision 2 i tak samo jak w poprzednim przypadku, potrzebujemy mieć zrobioną jedynkę, żeby to w ogóle zacząć, żeby nam się to pokazało. I ten achievement polega na kliknięciu po prostu emotki Nil w konkretnych spotach. Jak już jesteśmy przy Living Story, to spojrzymy od razu sobie na Prismatica, bo tutaj też jest akcja z Living Story. To jest generalnie najnowszy legendarny przedmiot, jaki wszedł do gry aktualnie i tutaj musimy wykonać tylko i wyłącznie achievementy i po wykonaniu achievementów dostaniemy legendarny amulet za darmo. Przy czym tych achievementów jest bardzo dużo, bo tutaj są 24 tak zwane returny i do tego potrzebujemy zarówno Living Story 2, Living Story 3, Living Story 4 i Icebrood Saga. Te achievementy generalnie polegają na czymś takim, żeby coś tam pobiegać po mapie, pokopać jakieś harwesty, planty i tak dalej. Mamy też kilka takich achievementów, załóżmy jakieś misje porobić, więc trochę z tym roboty jest, ale nie wydajecie kompletnie golda na to i macie legendarny amulet w kieszeni. Oczywiście jeśli już macie wszystkie Living Story, no bo jak nie, no to musicie je zakupić. No dobra, zostały nam 2 ringi i 1 amulet, weźmy sobie może Call Essence, czyli rajdy. Okej, okay, tutaj mamy także Mystic Tribute'a, to sobie skipujemy. Jest kilka giftów oraz kilka achievementów. Gift of Desert Master robicie z Gifta of Desert i Rider. Desert to są po prostu mapy z Path of Fire zrobione na 100% i Rider to są mounty porobione, wylevelowane masterki i potem idziecie do konkretnego NPC'a i kupujecie przedmiot. Macie Mystic Forge'a, łączycie 4 i macie wtedy Gifta, Bluestone Shard standardowo. Incense tak samo jak było w poprzednim przypadku, to sobie kupujecie u wybranego NPC'a, łączycie i macie. Kolejne są Balls of Dark Energy, to salwyczujecie po prostu ascendowej temy. Tutaj chyba było coś takiego, że z armorów i broni jest gwarantowana szansa, więc polecam już się od razu podpiąć pod to, bo z tego jest bardzo mała szansa, jak macie amulety czy akcesoria, bardzo rzadko to leci. Kolekcje Call Essence 2, tu jest Call Essence 1 i 3, to sobie zaraz do tego przejdziemy i mamy 150 Legendary Insightów. Te Legendary Insighty dostajemy z rajdów, nieważne który wing, za każdego bossa dostajemy jeden Legendary Insight i musimy zebrać takich 150. Ogólnie w Guild Warsach możemy zdobyć tygodniowo 25 Eli, jak wyczyścimy wszystko i to się co tydzień resetuje. Więc w takim setupie będziecie to co najmniej zbierać przez 6 tygodni. Ale przejdźmy sobie do achievementu Call Essence 1. Żeby ją odblokować, musimy zabić rajdowego bossa. Odblokuje nam się kolekcja, którą częściowo robimy na rajdach. Tutaj są takie poukrywane chesty. Klikacie sobie w konkretny achievement i na wiki macie wszystko opisane, gdzie są te chesty, macie ilustracje i część także jest na mapach z Path of Fire, żeby sobie pobiegać, jakiś seed emote na przykład, naprawdę to jest bardzo fajnie tutaj wszystko opisane, wystarczy to przeklikać i po prostu zrobić. Kolejny jest Coalescence 2. I oczywiście musimy mieć jedynkę zrobioną. Musimy ponapełniać butelki. Na początku zdobywamy pustą. Tutaj na przykład jest na Temple of Balthazar i musimy ją napełnić przy King's Joko Sky Garden. I to jest kilkanaście takich achievementów, musimy to po prostu wszystko porobić. Po zrobieniu tego przechodzimy do Call Essence 3 i ten achievement także jest przypisany częściowo do skrzydła, tym razem 7. Będą nam wypadały z bossów itemy i później musimy iść gdzieś na mapę z Path of Fire i coś z tym przedmiotem zrobić. Przedostatni Transcendence, czyli amulet z PvP. I tutaj mamy tak samo Mystic Tribute'a. Kolejny jest Gift of the Champion. Tutaj mamy esencję, je kupujemy za currency z PvP, także już się nastawcie, że trzeba to PvP grać. Ale z tego co pamiętam, da się to kupić na Trading Poście. Robimy sobie Viola, potem Diamonda. Potrzebujemy także Emblem of Victory, czyli 120 rankedowych meczy na PvP w sezonie wygranych. Dalej jest Miss Diamond, który kupujemy za 25 PvP League Ticket.
rankedów, a te etykiety po prostu dostajemy z chestów, które dostajemy za granie rankedów. To jest 6 chestów chyba, tak? 6 chestów i jest repeatable 1, ale później nie dostaje się za niego po prostu tych league ticketów, także na jeden sezon możemy zdobyć chyba ich maksymalnie 100. Mystery Calcium to tak samo, tutaj wszystko kupicie u tego League Vendora, to jest wszystko fajnie opisane. Dalej jest Gift of the Mist, to już było. Kolejny gift za currency z rankedów PvP. Tu będziemy potrzebowali trochę Tomes of Knowledge. Przedostatni gift of Skirmishing, tu potrzebujemy robić reward tracki z PvP. Kolejne etykiety i Vision Krystale albo craftimy w crafting benchu, albo można je po prostu zdobyć z salważowania ascendowych itemów. Na końcu Mist Pendant, tu są trzy źródła, albo z fraktali można go kupić, albo właśnie z PvP, albo z WVW. Poniżej mamy tabelkę, ile potrzebujemy czasu, żeby to wszystko nafarmić, także że widzimy, że to jeden sezon PvP nam wystarczy. O ile uda nam się wygrać 120 rankedów na jednym sezonie PvP, no to jest trochę dużo. Zakładając, że będziemy mieli win ratio 50%, no to trzeba 240 rankedów zagrać. Jest trochę reward tracków i trochę innych currency. I ostatni został nam Conflux, czyli ring z WVW. Mystic Tribute. Drugie mamy Gift of the World. To podobnie jak na PvP widzicie, są currency z WVW i musimy je zmiksować z innymi materiałami. Emblem za skapczerowanie 100 obiektywów. Kolejne materiały za currency z WVW. Gift of Battle, czyli Reward Track. Memories of Battle i Shards of Glory, z tego co pamiętam, to można kupić na Trading Poście. Mamy Cuba, Spirit Shardy, kolejne currency. Icy Rune Stone kupujemy u NPC-a. Legendary Spike, Random Drop, to z tego co pamiętam dość często wypada. Nie miałem z tym problemu, żeby to zebrać. Tu trzeba zrobić 4 reward tracki na Gift of Battle, czyli w sumie już 5, tak? Bo tutaj był jeden, czyli 5 reward tracków trzeba zrobić. Z tymi reward trackami, nie mówiłem wam, dobrze jest wyposażyć się w takie rzeczy jak Experience Booster bądź Celebration Bonus. Jak możecie, to w amulet też możecie sobie ascendowy wrzucić Enrichment. To są takie modyfikatory, które sprawią, że będziecie szybciej farmić te reward tracki. Ale wiadomo, nie każdy ma Experience Boostery bądź Celebration. Generalnie nie opłaca się tego kupować na Trading Post, w sensie na Gemstorze, bo to bardzo dużo kosztuje. Także tylko w wypadku, jak na przykład macie gdzieś tam w banku czy coś, to warto jest to odpalać generalnie właśnie na reward tracki z WVW albo na PvP, bo to dużo szybciej wtedy leci. Przede wszystkim ten Experience Booster, bo sam w sobie daje 50%. Tak na marginesie wspomnę, że ten Experience Booster to najlepiej sobie ładować Candy Corn Gobblerem, którego można chyba tylko w Halloween kupić. I to działa tak, że dajecie mu Candy Corny, 3 kawałki i on wam daje randomowy booster. Albo Experience, albo Item Karma Speed i tym można sobie bardzo fajnie tam za kilka golda naładować kilkanaście godzin nawet experience boostera. A te boostery, właśnie to jest fajne, bo jak macie załóżmy osobną postać, to możecie sobie zrobić taką postać pod PvP albo pod WVW, naładować tą postać tymi boosterami i tylko się przelogowywać na tą postać, bo jak się wlogujecie z takiej postaci, to te boostery nie znikają, więc macie osobną postać załóżmy na PvP, WVW, na której macie to naboostowane i wtedy wchodzicie na PvP bądź WVW, macie te boostery i reward track wam super szybko wtedy idzie, tam 50-100% szybciej. Zależy jakie macie boostery, jak nie gracie, te boostery wam nie schodzą. Kolejne Memories of Battle, Vision Krystale i Mist Band, to tak samo można sobie kupić z trzech różnych źródeł. W tym przypadku też mamy pod koniec tabelkę z takim podsumowaniem, w tym przypadku 6 tygodni po 365 tiketów, to jest po prostu cap tygodniowy i to na pewno od kilku do kilkunastu godzin trzeba tygodniowo spędzić na takim WVW, żeby takiego capa sobie dobić i także cała reszta currency, która będzie potrzebna. I to by było generalnie na tyle, podejrzewam, że co niektórzy spodziewali się troszkę bardziej rozbudowanych opisów, szczególnie przy tych achievementach, ale musicie mi wybaczyć, naprawdę to by chyba zajęło z godzinę, żebym miał przez każdy achievement przeskoczyć i go omówić. Naprawdę to nie jest jakieś tam mega skomplikowane, wszystko jest bardzo jasno opisane, w wielu przypadkach są jakieś ilustracje, które wszystko wyjaśniają, albo nawet materiały, odnośniki do YouTube'a, więc na pewno sobie dacie radę. Ale standardowo, jeśli byłyby jakieś pytania, piszcie w komentarzach, w opisie będą znajdowały się także linki do mojego Discorda i do Twitcha, także możecie wpadać, pytać, trzymajcie się i do następnego. Hej!